Dzień dobry, kochani. Piękna pogoda, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jako że kontynuujemy temat Dawida Ozdoby i że nagrałem jeden film, na którym staram się wyjaśnić sam sobie, czy Dawid Ozdoba jest osobą autentyczną, czy też gra, stwierdziłem, że to będzie fajny patent, jeżeli zrobimy z tego cykl, czyli teraz będzie Dawid Ozdoba, czy jest autentyczny 2. Pierwszym takim krokiem, nie chcę tutaj w tym odcinku poruszać filmów Dawida Ozdoby, bo to będzie studnia beznana później. Natomiast w tym pierwszym, w tym drugim odcinku, czyli dzisiejszym, skierowałem swe kroki na kanał YouTube'owy Dawida Ozdoby, ale na opis tego kanału. Co Dawid Ozdoba przekazuje nam pisemnie na temat swojej osoby, żeby zachęcić nas do oglądania swojego kanału, kiedy go jeszcze nie znamy, tak? Więc wszedłem w tą sekcję opisową i czytamy takie rzeczy. Pozwólcie, że przeczytam wam wszystko. Zastanawiające w tym wszystkim jest to, w jakiej osobie pisze o sobie Dawid Ozdoba. On nie pisze o sobie, on pisze o kimś zupełnie innym. To będzie też jakby podstawa do jednego z następnych odcinków na temat osobowości mnogich Dawida Ozdoby. Ale wracajmy do opisu z YouTube'a. Chciałbym to przeczytać, a kto jakby chciał zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, proszę bardzo, wejdźcie na jego kanał, tam jest sekcja opis, informacje tak zwane. I tam jest napisane dokładnie tak. Dawid Ozdoba, nazywany łobuzem przez znajomych. Kropka. Dlaczego? Znak zapytania. Kto pyta, czy Dawid Ozdoba jest tym łobuzem i dlaczego? Czyli znajomi nie wyjaśnili Dawidowi Ozdobie, dlaczego jest nazywany łobuzem? No, może warto by było w końcu zapytać. Lecimy dalej. Skończył Politechnikę Szczecińską i jest inżynierem 2 specjalizacji. Tutaj chciałbym się zatrzymać na chwilę. Podejrzewam, Dawidzie, że twoi rodzice są niesamowicie dumni z tego, jak zainwestowali w twoją edukację swoje pieniążki ciężko zarobione. I ty też pewnie jesteś strasznie dumny na niedzielnych obiadkach, kiedy możesz mamie powiedzieć: kochana mamo, po 2 specjalizacjach z Politechniki twój syn inżynier pokazuje wydepilowane pośladki na imprezach panieńskich. To jest sukces. Dalej lecimy. Dawid kocha sporty ekstremalne. Tu też chcę się od razu zatrzymać, dlatego że okazuje się, Dawid Ozdoba bardzo łatwo się zakochuje. Kocha Wojtka Gole, kocha Fame MMA 2, 1, 10, kocha sporty ekstremalne. Może czas, Dawidzie, żeby te miłości przekuć na realne pasje. Zacznij uprawiać te sporty ekstremalne. Może to pomoże ci w życiu, w dalszej twojej karierze. Lecimy dalej z tekstem opisowym. Ma swoje studio tattoo. Gratulujemy, Dawid. Ja też mam ulubione studio, do którego chodzę. Dalej Dawid pisze o sobie. Jest trenerem personalnym. Tu się nie wypowiem, bo nigdzie nie słyszałem o Dawidzie Ozdoba, który jest trenerem personalnym, i też nie słyszałem o jakichkolwiek sukcesach na tym polu. Być może Dawid jest tak dobrym trenerem, że już nie warto o nim mówić. Lecimy dalej z opisem. Założył 12 lat temu najlepszą grupę Polish Chip and Dale's. Bad Boys Team. Należy zrozumieć, że Dawid, przez kolegów nazywany łobuzem, ma grupę Bad Boys Team. Natomiast ciężko zrozumieć, jak po 12 latach ta grupa jest tak mało znana w Polsce. I teraz jeszcze należałoby zadać sobie pytanie, co określa tą grupę jako najlepszą w Polsce? Czy były jakieś zawody? Czy jest jakiś ranking? Czy inne grupy są gorsze? Nie wiem. Tu jakby na temacie striptizu się nie znam. Lecimy dalej z opisem. Zawodnik MMA. Walka z hardkorowym koksem. Bardzo dobrze, że Dawid napisał to w nawiasie. 2013 rok. Czy Dawid jest zawodnikiem MMA? Dawid stoczył jedną walkę z hardkorowym koksem w normalnej organizacji MMA i 2 walki w freak organizacji zwanym Fame MMA. Żadnych rywali, którzy walczyli z Dawidem, jak Ambro czy Marek Hoffman, zwany Abbasterem, to nie są zawodnicy MMA. W związku z tym, czy Dawid może nazywać się i tytułować zawodnikiem MMA? Musiałbym sprawdzić rankingi zawodników, czy Dawid jest na jakiejkolwiek pozycji, czy jest gdzieś sklasyfikowany, i może warto by było zapytać samych przedstawicieli federacji, czy Dawid gdziekolwiek u nich istnieje.
wydaje mi się, że Dawid jest raczej tancerzem erotycznym. Tak jest postrzegany przez innych zawodników MMA. Z takimi opiniami się spotkałem gdzieś tam u Borysa Mańkowskiego na filmie. Z uśmiechem wspominał, że u nich w klubie trenuje tancerz erotyczny. Więc czy nie jest to troszkę na wyrost stwierdzenie, że jest zawodnikiem MMA? Nie wiem, nie znam się. I lecimy dalej, co jest najważniejsze w tym całym opisie. Dawid, człowiek o bardzo dobrym sercu. Wierzący w to, interpunkcja na wysokim poziomie, to Dawidowi należy przyznać, że dobro zawsze wraca do ludzi i dlatego jego utwory mają być zawsze pozytywne. Nie znam utworów Dawida Ozdoby, to się nie wypowiem. Natomiast odnośnie tego, czy Dawid jest człowiekiem o dobrym sercu i czy on wierzy w to, że dobro wraca, też mógłbym tutaj powiedzieć na przykładzie komentarza pod moim filmem, jaki Dawid Ozdoba umieścił. Zresztą Dawid zaczął intensywnie komentować moje filmy w różny sposób. Możecie tam zajrzeć do sekcji komentarzy. Znajdziecie bez trudu z dwóch kanałów, z dwóch profili Dawid komentuje. I teraz Dawid wierzy, że dobro zawsze wraca do ludzi. Pytanie nasuwa się, czy wierzy, że zło również wraca. Bo ja na przykład od Dawida dostałem bardzo dużo zła, pomimo tego, że się nie znamy i pomimo tego, że tylko i wyłącznie obiektywnie, subiektywnie i na własny temat wypowiadam się o nim. Więc komentarz, jaki zamieścił Dawid Ozdoba pod jednym z moich filmów, brzmi: skończ już te kurwa bzdury nagrywać, albo znajdę cię w tym Sosnowcu i połamię ci nocha, skurwielu, wykrzyknik. Gówno wisi i w dupie byłeś, i w dupie byłeś, kurwim po budowlance, spluwam ci na sandały. Nie wiem, skąd Dawid Ozdoba wie, że mieszkam w Sosnowcu. Rozszyfrował mnie od razu. Pewnie po widokach, jakie prezentuje. Tylko w Sosnowcu są takie klimaty. I też nie wiem, skąd trafił Dawid Ozdoba w to, że jestem po budowlance. Ale czy to coś złego być po budowlance? Więc jeżeli ogląda mnie ktoś po budowlance, chłopcy, jesteśmy gorsi. Więc Dawid Ozdoba w tym komentarzu, krótkim dosyć, przekazuje same pozytywne treści i przekazuje same myśli płynące z dobra jego serca. Podejrzewam, że Dawidzie, zgodnie z twoją polityką i z tym, w co wierzysz, chciałbym, żeby jak najszybciej wróciło do ciebie to, o czym piszesz. Więc jeżeli zobaczymy Dawida z połamanym nosem, wiemy, o co chodzi. Ja się bardziej bałem, że on napisze mi taki komentarz w stylu: przyjadę i połamię ci szczękę, a ja nie mam żadnej, która mogłaby mi wypaść poza swoją naturalną i to byłby problem. Dawidzie, zapraszam cię do Sosnowca, ale dopiero po budowie, kiedy skończę pracę. Możemy w okolicy gdzieś pod Żabką na przykład się spotkać, połamiesz mi tam szczękę, po czym wrócisz do siebie na jakiś striptease, ja wrócę do nagrywania filmów. Jeżeli chcesz, możemy być tak umówieni. Daj tylko znać trochę wcześniej, może w komentarzach, bo to ci dobrze wychodzi, a ja bardzo chętnie się dostosuję i dam ci połamać tą szczękę. Myślę, że to na tyle odnośnie autentyczności Dawida Ozdoby w tym odcinku. Dalej będziemy drążyć ten temat, bo to jest, jak mówiłem, studnia bez dna. Dawidzie, zapraszam też do mnie na imprezę. Pewnie jakaś w przyszłości się zorganizuje. Pozdrawiam. Kto chce, niech wraca. Łapka w górę, suby. Do zobaczenia.